sobotę 28 września odbył się Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Na mieszkańców Stalowej Woli czekało sporo atrakcji. Impreza dzisiejsza jest organizowana przez nas po raz drugi. Jest to Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do współorganizacji zaprosiliśmy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, który prowadzi Kubę Stewarta o puchar dyrektora WORD-u. Zaprosiliśmy również Polskie Linie Kolejowe, które promują akcję Bezpieczny Przejazd. Jest Żandarmeria Wojskowa, która posiada symulator zderzeń. Jest również Policja i Straż Pożarna, które prezentują sprzęt. My jako Automobili Klub prowadzimy naukę udzielania pierwszej pomocy. Można u nas sprawdzić na analizatorze spaliny w samochodzie, jak również przejrzystość szyb. Impreza jest to impreza cykliczna, którą będziemy dalej promować, ponieważ to jest szczytny cel na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszyscy chętni posiadający prawo jazdy mogli sprawdzić swoje umiejętności na placu manewrowym. Można było również poznać tajniki wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Takie umiejętności mogą nam się przydać w najróżniejszych sytuacjach życiowych. W końcu nigdy nie wiadomo, z czym przyjdzie nam się zmierzyć na polskich drogach. Najbardziej chętne do nauki były dzieci i młodzież. Dużym zainteresowaniem cieszyły się alkogogle. Nie brakowało śmiałków, którzy mając je na oczach przechodzili przez specjalnie przygotowany tor, na końcu którego należało ułożyć z trzech klocków domek. Jesteśmy pracownikami sekcji eksploatacji Stalowa-Wola Rozwadów, Polskich Linii Kolejowych oczywiście. Promujemy akcję Bezpieczny Przejazd, Zatrzymaj się i żyj. Staramy się uświadomić młodym ludziom, młodym, starszym, jak zachować się na przejazdach kolejowych, jak poruszać się po terenie kolejowym, który jest raczej zabroniony. No i tutaj mamy takich troszkę gadżetów dla młodych osób, żeby tam mogli książeczki, filmy, żeby uświadomili sobie, z czym się wiąże zagrożenie, niebezpieczeństwo na kolei. Ku przestrodze przygotowano serię zdjęć obrazujących dramatyczne wypadki kolejowe, w których ginęli ludzie. Taki widok na pewno działa na wyobraźnię. Najczęstszą przyczyną takich zdarzeń jest brak zachowania bezpieczeństwa przy przekraczaniu przejazdów kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych, rutyna za kółkiem i brak wyobraźni kierujących pojazdami. Przy przekraczaniu przejazdów strzeżonych, jak mówią tragiczne statystyki, nie powinniśmy polegać tylko na dróżniku. Zdarzały się bowiem sytuacje, że pracownik kolei na przykład zasnął w nocy na służbie, nie zamknął ramp i doszło do tragedii. Promujemy bezpieczną jazdę. Proponujemy każdemu, aby mógł sprawdzić swoje możliwości podczas testu stewarda. Polega to na przejeździe samochodem egzaminacyjnym, na którym jest talerz z piłeczką. Trzeba pokonać przeszkody, slalom, parkować przodem i tyłem. Wszystkie osoby, które zmierzą się z tą próbą, otrzymają nagrodę, a najlepsi otrzymają również puchary. To jest bardzo ważny test, który uczy z jednej strony pokory, ale pokazuje również nasze możliwości, umiejętności. Ja zachęcam wszystkich, żeby przepróbowali się, sprawdzili, bo naprawdę na drodze później takie umiejętności również się przydają. Do próby stewarda zgłaszali się zarówno panowie, jak i panie. Jeszcze zanim uczestnicy usiedli do samochodu, zaopatrzeni zostali w kamizelki odblaskowe. Badana była ich trzeźwość, musieli też odpowiedzieć na 4 pytania teoretyczne. Sama próba stewarda dla jednych była sporym wyzwaniem, inni z kolei udowadniali, że po prostu są dobrymi kierowcami. Najczęstszym popełnianym błędem była chęć ustanowienia rekordu i nadmierna szybkość. W tym przypadku przede wszystkim należało pamiętać o piłeczce, która zbyt często spadała z talerza. Po takim zdarzeniu trzeba było wyjść z samochodu i z powrotem położyć ją na miejsce. Rozstawione blisko siebie pachołki niektórym kierowcom sprawiły nieco problemów, bo potrącane co jakiś czas przewracały się. Kto by się jednak tym przejmował? Grunt to dobra zabawa i zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności. Już teraz zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w kolejnych edycjach Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.